właśnie straż. Pierwszy w tym czerwonym hełmie to jest dowódca akcji i on oczywiście podejmuje decyzję co, w jakiej kolejności i za pomocą jakiego sprzętu będą robić. W tym momencie rozłączą akumulator, żeby nie nastąpiło jakieś wsparcie instalacji, ale też jak pojeździe być może auto jest zasilane również gazem, czyli trzeba odciąć dopływ gazu. A jeden ratownik już sprawdza czynności życiowe osoby, która znajduje się pod samochodem, czyli rowerzysty. Strażacy noszą specjalny sprzęt hydrauliczny do ścinania karuseli pojazdu. I rozciąć karoserię samochodu. Widzimy, że z tyłu już są ratownicy cały czas przy tych osobach poszkodowanych. Bardzo ważne tutaj też jest, jeśli te osoby są przytomne, wsparcie psychiczne. Drodzy Państwo, widzimy, że ta akcja troszkę trwa, bo to nie jest tak łatwo rozciąć karoserię tego pojazdu, nie jest tak łatwo unieść ten pojazd. Tu akurat mamy taką sytuację, że jest bardzo płaski teren, różne sytuacje nam się zdarzają. My wszyscy musimy pamiętać o tym, że pomocy tutaj wiedzą o tym, że jeśli tego nie zrobimy, to możemy być pociągnięci do odpowiedzialności nawet karnej. Jeśli udzielimy tej pomocy nie fachowo i niezbyt dobrze, na przykład ta osoba, której udzielamy pomocy, w wyniku naszych działań, to możemy być pewni, jeśli oczywiście nie jest to działanie nasze celowe, to możemy być pewni, że włos nam z głowy nie spadnie i na pewno nic nam się z tego tytułu nie stanie. Czyli pamiętajmy, jeśli jesteśmy świadkami wypadku, zawsze zatrzymujmy się, zawsze starajmy się w taki sposób, w jaki możemy udzielić pomocy. Widzimy, że osoba została już wydobyta spod samochodu, ma na pewno uraz kończyn, jest zabezpieczona na desce ortopedycznej i na pewno będzie przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Pozostałe dwie osoby są jeszcze w pojeździe. Żeby do nich się dostać, trzeba wykonać dostęp za pomocą narzędzi hydraulicznych, co właśnie teraz...
rehabilitacja tej osoby, oczywiście dlatego tyle osób jest zaangażowanych w wyciąganie poszkodowanej z wewnątrz pojazdu. Thank you.